Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22, kariera zawodnika Cristiano Ronaldo Junior. W poprzednim odcinku właśnie nie doszliśmy tutaj, doszliśmy trochę wcześniej, ale właśnie zacząłem już nagrać ten właśnie film, nawet nie zauważyłem, kiedy właśnie mi przestało się nagrywać, a na szczęście szybko zauważyłem właśnie w miarę, że to i nic praktycznie nie straciliśmy, ale niestety mamy złe wieści. Przegraliśmy z Spartakiem Moskwa w Lidze Mistrzów, nie mogliśmy tutaj grać i niestety to też oznacza, sprawdziłem, że niestety nie będziemy w Lidze Mistrzów. Niestety, bo skończyliśmy właśnie na miejscu trzecim, mamy tyle samo punktów co Moskwa, Spartak, ale oni mają lepszy bilans właśnie bramkowy. Niestety, nie będziemy w Lidze Europy. Szkoda, naprawdę, no ale to też pokazuje trochę, jak ważnym elementem jesteśmy w tej drużynie. Szkoda, naprawdę, bardzo szkoda. Ale przez ten przeprost kolana właśnie nie możemy grać. Mam nadzieję, że wrócimy jak najszybciej do grania już. Mecz teraz z Deportivo mamy Alavés. I tu jest zwycięstwo. Akurat tu na szczęście wygraliśmy, ale szkoda mega naprawdę właśnie, bo ta Liga Mistrzów podobnie mi się przypomina jak z Juventusem, kiedy było w jednym sezonie, to miałem poważną kontuzję i odpadliśmy z fazy grupowej. Teraz mamy mecz z Sociedad, to jest akurat ważny mecz, który by się przydało grać, no ale niestety nie zagramy oczywiście. Czwarta drużyna w tabeli. Zaczynamy ten mecz. I zwycięstwo 3-2. Antony Robertson. Robertson, pięknie. To jest akurat ważne zwycięstwo, bo właśnie Sociedad to już nie jest łatwy rywal. Czwarta drużyna w tabeli, więc to już był ciężki rywal dla nas. I bardzo dobrze, że udało się zrobić 3 punkty. No dziwi naprawdę, że ta Moskwa potrafiła nas pokonać. Naprawdę mnie to dziwi. Mamy już 2030 rok teraz. Pierwszy mecz w lidze z Betisem. Na ten mecz jeszcze nie będziemy gotowi, a następny już będziemy. Szybka symulacja meczu z Betisem. I tu mamy remis. Luke Bakio i Thiago Tomasz po bramce. I niestety tracimy punkt akurat tutaj. Na następny mecz za to już będziemy gotowi. Może nie w podstawowej jedenastce, ale z ławki będziemy przynajmniej. No chyba, że dam radę wrócić do podstawowej jedenastki. Nie dam radę. A kiedy mam następny mecz? Z Celtą, to nie dam rady właśnie na ten mecz z Celtą zagrać. Potem mam Super Puchar i normalnie cały czas jest tak samo. Zawsze w każdym Super Pucharze, jak na razie odkąd jesteśmy w Realu, możemy zrobić trening, to Sociedadem graliśmy w półfinale. Nie wrócimy do podstawowej jednostki, nie. Właśnie, więc graliśmy zawsze w półfinale z Sociedadem i zawsze w finale z Atletico Madrid, co jest ciekawe. Będziemy wchodzić w 63 minucie. Jest jak na razie 0-0, więc pora wrócić na boisko i od razu najlepiej po powrocie z kontuzji fajnie byłoby zdobyć bramkę oczywiście. I będziemy się powoli właśnie meldować. Siódemka wchodzi, osiemnastka schodzi. No i zobaczymy, jak zaprezentujemy się w pierwszym naszym meczu właśnie po powrocie. Już tu była dobra okazja, tylko że jednak tam Ślizg. Jak chciałem fake shota zrobić tam, prawda? Nie udało się ta akcja ostatecznie. Przy piłce teraz Sadik. To jest chyba gracz Almery, jeśli mylę, w rzeczywistości, który przeszedł do Sociedadu już dopiero co. Teraz mam dobrą akcję, tylko jeszcze na górę przydałby się właśnie do Baloturę podać. Gibrilturę. Strzał teraz, to był... Jeszcze nawet nie wiem kto, słupek teraz. Nie wierzę, że my tak nie trafiliśmy. Troszkę za dużo się tutaj działo. I nawet nie wiedziałem co się praktycznie dzieje. Potem strzałem w słupek prosto, szkoda. Bo mogliśmy już teraz trafić właśnie. Jak na razie dalej musimy czekać na naszą pierwszą bramkę po powrocie. Świetne podanie do Fofany, bo nie było właśnie spalonym do strzał, ważna interwencja Courtois. Jeszcze niestety ta piłka, ale szczęście, mamy tutaj wielkie szczęście, że ten gracz Somerville nie trafił, powinien trafić, ale nie trafił i nas uratowało to naprawdę.
bo powinniśmy już przegrywać 1-0. Raul de Tomas wchodzi za Sadika, wychowany oczywiście Real Madryt. Turnbull. Dobre podanie do Fofany tutaj. Heinrich wybija piłkę. Antony będzie przy niej. Tak, jeszcze tutaj Baloturę. Nie, nie Baloturę. Czemu ja mówię cały czas na jego Baloturę? Gibril. Gibril Ture to jest oczywiście. Wycofanie piętką do tyłu. Oddamy Ture. Strzela Ture, ale bramkarz broni. Mwogo to jest chyba, kojarzę z twarzy, to jest chyba Mwogo. Nie udało się z główki strzelić, ale tam mam jeszcze piłkę przyblokowaną. Niestety. Niecelnie tutaj podało do nas Ture. Dobra, przez przerwę właśnie myślałem, że nie wiem czemu rywal ma piłkę, dlatego klikałem, aby właśnie kółko, żeby popatrzeć piłkę. Antony. Za późno chyba. Właśnie. Za późno trochę to podanie. Niestety spałem. Mwogo broni. Tak, ja myślałem właśnie, kojarzyłem go z twarzy tego gracza i to był właśnie Mwogo. To tutaj Antony trochę odpuścił tego gracza z Celty. Bustos. Fofana na skrzydle. Welsh, świetna interwencja i to jest dla nas okazja teraz. I teraz możemy w sumie uciekać z piłką. Walczymy tutaj siłowo. Wypychani jesteśmy tutaj teraz, w tym momencie. Wycofałem do tyłu. Będzie rożny. Będzie rożny na 10 minut do końca meczu. Strzał z główki nie udał się, bo jednak przyblokowany. Heinrich. Niestety traciłem piłkę. Jeszcze możemy powalczyć. Dobrze, dobrze to wszystko zrobione. Antony. I to jest nasza okazja na wygranie. Ale czemu Antony tak wcześnie strzela? Nie mam pojęcia. Ja na jego miejscu szedł pod całą bramkę. Za krótko. Jeszcze Mendy Pro, ale nie mam piłki. Niestety tutaj się właśnie chyba z Mendym troszkę zderzyliśmy, tak to wyglądało. Jeszcze musisz podskoczyć tutaj, nie w sumie. A Mendy, tak, to był Mendy, bo czerwone buty. Tutaj kontuzja Welsha chyba. Niestety kolejna kontuzja w zespole. Nie wiem, co tu się dokładnie wydarzyło. Wyglądało trochę coś z ręką właśnie. Luke Bakio będzie wchodził na te ostatnie minuty. Dobrze, mamy już styczeń, więc w razie czego właśnie do Jacka Welsha można kogoś kupić, jeśli będzie poważna kontuzja. Mendy. Chyba też Mendy, bo z piątku nam się tutaj właśnie rzut Mendy grał. Luke Bakio, Mendy. Dobra, a jednak nie dobra. Nie kojarzę tego gracza tutaj, mamy z dziesiątką. Czy to jest Balogun, czy to jest może jakiś nowy gracz, którego kupiliśmy? I to niestety będzie, nie będzie bramki jednak. Nie trafili tego. Teraz świetnie Kurtua wychodzi. No i musimy teraz jeszcze zaatakować, żeby spróbować zdobyć te punkty. Dobre podanie, nie, jednak nie. Myślałem, że będzie dobre podanie, ale jednak chyba przyblokowane trochę było. Heinrich, dobra defensywa w miarę. A i nie udało się tutaj. Nie ma trochę miejsca ten gracz. Podałem właśnie tutaj do Ture, tylko żeby ta piłka nie uciekła. Udało się. Na dalszy słupek i to jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo w ostatniej akcji praktycznie tego meczu. 91. minuta. I wygrywamy ten mecz. Po powrocie na boisko, to jest najlepszy scenariusz, jaki mogliśmy sobie wymarzyć. Powracamy na boisko po raz pierwszy od miesiąca i trafiamy w 90. minucie na zwycięstwo. Lepiej nie mogłem sobie tego wymarzyć po prostu.
pokazujemy, że pomimo, że nas nie było miesiąc, to my oczywiście wracamy jakbyśmy cały czas byli w rytmie meczowym. No i to właśnie dosłownie ostatni mecz tak naprawdę właśnie, bo to jest koniec w tym momencie. Wygrywamy to spotkanie po naszej bramce w 90 minucie i mamy 3 punkty w lidze. No a teraz pora już na Super Puchar Hiszpanii. Wróciliśmy do wyjściowej jedenastki, więc też na następny mecz właśnie z Super Pucharze Hiszpanii powinniśmy być po wyjściowej jedenastce, na mecz właśnie z Sociedadem. I tak właśnie teraz będziemy w wyjściowej jedenastce na ten mecz z Sociedadem. Vallejo będzie na boku obrony jedna, na drugim Widget. Mamy Morientesa w środku pomocy, to jest na pewno nowy gracz. Zobaczymy, jak ten mecz będzie wyglądał. No i będziemy mogli zaczynać półfinał Super Pucharu Hiszpanii. Dwa razy właśnie już w naszej karierze się mierzyliśmy z Sociedadem w półfinale Super Pucharu Hiszpanii. Dwa razy awansowaliśmy do finału. W ostatniej chwili niestety interwencja gracza Sociedadu uratowała ich przed możliwą stratą bramki. Mendy gra tak w środku pomocy? Nie rozumiem, trochę właśnie nie patrzyłem, czy Mendy był u nas w składzie, bo to jest Mendy chyba, piątka i to tak po butach też go kojarzę, to bez Mendy, no ale gra w środku pomocy, ciekawe, piłka do nas, dało się tutaj troszkę oszukać tych graczy, ale ten znowu obrońca tutaj jest, troszkę się tutaj nie zrozumieliśmy, ale jeszcze oddajemy strzał z daleka, poprzeczka czy tam słupek, to był taki strzał, że po prostu zdobyć na przykład rożnego, a ostatecznie mogła to być bramka. Ręszerki Ndombele. Nie udało się. Wtedy miałem nadzieję, że tu przejdzie ta piłka do Antonego. Ale niestety może być groźna kontra. Świetnie Heinrich. Antony. Antony. Bastoni przy piłce. Aguayer. Pessina. Stracili między innymi Darwina Núñeza, który odszedł do Atletico. Czy tam do. Nie pamiętam do kogo, ale on gdzieś odszedł. Gdzieś na pewno Darwin Núñez odszedł. Dobry pressing w naszym wykonaniu. Stracili piłkę gracze Sociedadu. Czy tam do tej piłki dojdzie widget i będzie rożny? Tak, będzie rożny. Tak mi się właśnie wydawało, że gracz sobie tu dotyka ostatniej piłki i tak było. Mamy rożny. Nie ma aż niestety strzału. Mamy piłkę. Nie tu, chciałem mocniej trochę. Chciałem mocniej to podanie, nie wiem czemu. Ta piłka poszła tak blisko właśnie, a to było mocne dość podanie. Chwilę przetrzymałem, żeby było podanie. Wyszedłem Courtois i to była świetna decyzja. Faul. Spalony. Spalony chyba. Pessina. Ndombele, Aguayer. Świetna interwencja Thibaut Courtois teraz. Rożny dla Sociedadu. Pessina ma jakąś lekką kontuzję, z tego co widać.
Świetnie, Mendy. Teraz pora uciekać z piłką, żeby mu tylko nie uciekła właśnie jemu za bardzo piłka. Podaję teraz do Widgeta. Jeszcze próbowałem, ale nie udało się niestety. Aguirre, Ryan Cherki. Świetna interwencja. Chyba to Morientes był, czy nie? Morientes nie miał 13, chyba coś takiego. To jest Morientes. To był pewnie Widget, tak mi się wydaje. Robertson. Strzał i niestety był troszkę za słaby strzał. Etienne Green broni. Jest rożny. Anton strzela, ale interweniuje Green i mamy koniec pierwszej połowy. Jak na razie mamy 0-0, więc jest remis jak na razie. I będziemy mogli zaczynać to spotkanie. Nie zaczynać, tylko zaczynać drugą połowę oczywiście. Zobaczymy, czy tutaj damy radę wygrać. Nie wiem, czy jakby był remis, to jest dogrywka od razu, krzywdy karny od razu, czy dogrywka, nie wiem naprawdę. Nie pamiętam właśnie. W rzeczywistości pamiętam, że Real i Barca nagrali dogrywkę jeszcze w poprzednim roku w Superpucharze. Czy to było już na początku tego roku? Nie pamiętam. Ale z poprzedniego sezonu po prostu. Superpuchar Hiszpanii pamiętam, że właśnie w dogrywce Real wygrał. Strzał. I z łatwością łapie piłkę Courtois. Neresz, dobra piłka do nas. Widget, Antony. Robertson próbował jeszcze do nas podać, ale niestety się nie udało. Aguirre, środkiem pola teraz. Świetne podanie do Szerkiego. I niestety to jest bramka. Jakoś nie wiem, jak ta piłka przeszła koło Courtois, ale przeszła. I niestety prowadzi Real Sociedad w tym momencie. Mendy schodzi. Wchodzi Devin za Mendy'ego. Aj, Morientes, no było blisko i by asystował praktycznie graczowi Sociedadu, żeby strzelił bramkę. Tu niestety nie lepsze podanie. Cherki. Ryan Cherki będzie szukał pewnie podania. Valor. Kamavinga w miarę dobrze tutaj. Antony. Wycofają do tyłu. Heinrich. Widget. Antony. Udało się do Antonego podać. Widget. Jeszcze może tam Antony spróbuje. Niestety nie mamy piłki. Coraz bliżej końca. Obecnie przegrywamy niestety. Ryan Cherki znowu przy piłce. Cherki. Świetny blok Kamavingi. Idziemy naprzód teraz. Pytanie do Neresza. To jest żółta kartka na pewno. Zdecydowanie właśnie. Nie wiem, czy to jest pomysł dobry, żeby strzelać. Było blisko. Szkoda, że nie ma nawet różnego. Tego zabrakło w tej akcji, żeby to był taki rzut, żeby właśnie był rożny. Nie rzut, tylko strzał oczywiście.
I kontuzja, prawda? Jak to możliwe, że kolejną kontuzję się nabawiliśmy? Coś z kolanem. Czyżby powrót przeprostu kolana? Czyżby jakoś za wcześnie może wróciliśmy? Sociedad niestety prawdopodobnie wygrał ten mecz, a my leżymy tam cały czas. Będzie wchodził za nas gracz. Naprawdę kolejna kontuzja. Anton strzelił jeszcze bramkę kontaktową, ale niestety nie udało mi się awansować dalej. Kolejny raz kontuzja. Strasznie szkoda, naprawdę, jak kończymy ten. Jak nie kończymy, tylko po prostu jak zaczynamy, może nawet ten rok, tak lepiej bym powiedział. Gotowy za 90 dni już widzę. Wymuszana przerwa. Naderwanie mięśnia łydki. A Welsh wypadł na 2 miesiące. Tragicznie, naprawdę tragicznie to dla nas wygląda. Skończymy pewnie styczeń i dzisiaj w dzisiejszym odcinku. No a resztę będziemy robić pewnie w następnym już. Nie ma nowych zawodników. Na razie nie ma. Przydałoby się na pewno. Zwłaszcza przez te nasze kontuzje. Nawet wypożyczyć kogoś. Wygrywamy. Morientes z tymi wielkami, pięknie. Dobrze się prezentuje na początku nowej przygody z nowym klubem. Kolejny mecz jest z Bilbao. Potem była Puchar właśnie Hiszpanii się będzie zaczynał. Na obecną chwilę jesteśmy liderami w tabeli La Lidze, więc to na pewno jest dobre. Gay jest na Idrissa Gay, to mu, nie, niemożliwe, żeby on był właśnie na lewej obronie. I wygrywamy 1-0 po bramce Kamavingi. No i naprawdę to przynajmniej dobrze wygląda. To jest przynajmniej jeden dobry pozytyw, że dobrze to wygląda. No i teraz właśnie Puchar Hiszpanii się zacznie. Gramy z Fuenlabradą, jeśli nie mylę. Pucharu Hiszpanii jeszcze nie wygraliśmy akurat. W poprzednim roku szybko wypadliśmy, a w naszym pierwszym sezonie w finale chyba przegraliśmy. W tym roku też sobie nie wygramy, bo 3 do 2 niestety przegrywamy z Fuenlabradą. No jakoś Puchar Hiszpanii jest podobny jak dla Realu. W rzeczywistości też Real jakoś nie może tego wygrać przez dłuższy czas. No nic, zobaczymy właśnie jeszcze jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o transfery. Nie tylko nasze, ale też Atletico, Barcelony. Bo tam jeszcze właśnie ciekawi. Pięć godzin do końca. Widzę, że Atletico nie robi jakichś dużych ruchów. Garner sprawdzony i Azevedo. Garner, to możliwe, że to jest ten gracz, który w rzeczywistości został sprzedany z Manchester United do Evertonu. Bo to jest jedyny Garner, którego kojarzę. No i to tyle praktycznie z transferów Atletico. Jeśli chodzi o Barcelonę, zobaczmy, co się tam wydarzyło u nich. Odszedł Gertruida Soyuncu, przyszedł Munoz i Nkunku, więc no takie dużo się nie podziała. Widzę, że mamy bramkarza nowego już tutaj właśnie. Odszedł nasz Shakir. To jest chyba właśnie był nasz rezerwowy bramkarz naprawdę, więc mamy nowego tego Ilz chyba. I też jeszcze sprawdziliśmy Morientesa i Gueye, to wiedzieliśmy. Tylko właśnie chciałem zobaczyć między innymi właśnie ten Gueye jaki on ma, jaką ma pozycję. Harvey Elliott też zapomniałem, że on jest kontuzjowany, zapomniałem. Obecnie trzech zawodników jest kontuzjowanych w naszym składzie i to z czego właśnie dwóch overallowo najlepszych praktycznie, właśnie między innymi. Morientes to jest SPD, dobra. Gueye to jest środki obrońcy i to nawet z dobrym potencjałem, więc dobra. Więc nie wygląda to źle. Ten bramkarz jest w miarę dobry, bym powiedział. Może być dobrym rezerwowym dla Courtois i w przyszłości jego zmiennikiem. No nic, więc przechodzimy sobie już oczywiście teraz do końca. No i przed nami jaki mecz będzie pierwszy, ten, który nie będziemy dzisiaj, będzie tym właśnie meczem, będziemy zaczynać ten odcinek. Za chwilę się dowiemy. Barcelona, czyli nie, no w sumie mogłem się domyślić, że nas ominie El Clasico. No niestety, szkoda. A ten mecz właśnie oczywiście będzie w następnym odcinku. Na dzisiaj było to tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!